Dobry wieczór, w poniedziałek 21 października. Rafał Kulik, czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Choć wielka woda to już historia, to ludzka tragedia w tym wypadku na szczęście nie utonęła w odmętach powszechnej niepamięci. Szlachetna paczka w Sosnowcu znów w akcji. Już jutro wolontariusze wystartują z kolejną zbiórką dla powodzian z Kłodzka. Okazuje się, że to akcja, której poszkodowani potrzebują bardziej niż może nam się to wydawać. Szczegóły Aleksander Kral. Sytuacja w Kłodzku nadal jest tragiczna. Miasto może i jest już posprzątane, ale wciąż nie panują tam warunki nadające się do życia. Gołe mury, pleśń, braki w podstawowych rzeczach jak pościel i coraz zimniejsze noce to problemy, które już teraz dotykają ofiar powodzi. Wciąż brakuje rąk do pracy, a niektóre budynki mogą zostać wyburzone. Stąd kolejna akcja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Wiele rzeczy takich jak pościel, kołdry, poduszki, jak najbardziej teraz tego właśnie ludzie potrzebują, ponieważ idzie zimno, zbliża się okres zimowy, więc tych rzeczy bardzo, bardzo wiele osób jeszcze nie ma w swoich mieszkaniach, w swoich domach. No to tak mniej więcej mogę powiedzieć, że na materiały budowlane jest zapisanych ponad 130 osób. Na kołdry, pościele praktycznie już jest ponad 200 osób wpisanych. Ostatnia akcja Szlachetnej Paczki pozwoliła wyposażyć poszkodowanych w podstawowe sprzęty AGD. Teraz wolontariusze zachęcają do udziału w akcji pościel. Te dary, co chcemy zebrać tutaj w Sosnowcu od 22 do 6, chcemy później przekazać, chcemy wesprzeć bardzo dużo osób, które w czwartek widzieliśmy. Oni mówili do nas, nie zostawiajcie nas, pamiętajcie o nas. Wesprzeć akcję może każdy, dostarczając potrzebne rzeczy do wyznaczonych punktów lub zamawiając je do wskazanych przez wolontariuszy paczkomatów, a następnie wysyłając SMS z kodem QR. Zbieramy poduszki, pościel, ciepłe koce, ręczniki, suszarki na pranie, czajniki bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. Te rzeczy powinny być nowe, oryginalnie zapakowane. Można to składać u nas w naszych miejscach docelowych, które zostaną podane jutro razem z całą akcją. Jak również można bezpośrednio wysyłać do Centrum Kryzysowego w Kłodzku. Rodziny, które otrzymają pomoc, wciąż można zgłaszać, wypełniając odpowiedni formularz na stronie. Co ważne, rodzina nie może zgłosić się sama. Więcej informacji można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki. Nowe miasto na mapie Polski z nową nazwą? Chyba jeszcze nie teraz. Mowa o Olsztynie obok Częstochowy, który kilka lat temu uzyskał prawa miejskie, a teraz miejscowi urzędnicy rozważali, czy miasto nie powinno zmienić nazwy. Mieszkańcy podczas konsultacji stwierdzili, że zmiany nie chcą, ale to nie oznacza, że takiej zmiany nie będzie w przyszłości. Brzmi skomplikowanie, ale zaraz to wyjaśni Paweł Jędrusik. Konsultacje w sprawie zmiany nazwy i dopisania słowa Jurajski trwały do 8 października. Mimo że większość mieszkańców sprzeciwiła się temu pomysłowi, to nie brakuje osób, które opowiadają się za zmianą. Jak się powie, że Wyżyna, no to już wszyscy wiedzą, że to jest koło Częstochowy. Bo Olsztyn, ten spod Częstochowy, dość często jest mylony ze stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Ja osobiście bym była za tym, żeby była zmieniona. Byłoby na pewno prościej na poczcie. Przy wysyłaniu, nie wiem, kartek wystarczyło wpisać Olsztyn Jurajski, nawet kodu by nie trzeba było wpisywać. Ale wpadki się zdarzają, nie tylko na poczcie, są również bardziej spektakularne, chętnie mówią też o nich na Warmii. Ładnych kilka lat temu zdarzyła się taka sytuacja, gdy grupa artystów, jeden z byłych wokalistów zespołu Iron Maiden, miał koncertować właśnie u nas w Olsztynie ze swoim zespołem. No i jadąc z trasy z Niemiec, wpisali właśnie w nawigacji Olsztyn. No i rzeczywiście niemal dojechali na południe Polski. Tymczasem na południu Polski większość mieszkańców Olsztyna powiedziała nie zmianie, a burmistrz zapowiada, że nie będzie rekomendował Radzie Miejskiej dalszych czynności w tej sprawie. Nie znaczy, że odstępujemy od tego tematu. Myślę, że temat wymaga przygotowania, przedyskutowania, wytłumaczenia. Myśmy też kilka razy podchodzili do tematu nadania praw miejskich. A prawa miejskie Olsztyn odzyskał całkiem niedawno, bo w 2022 roku.
Po prawie 30 latach dodatkowe połączenie kolejowe pomiędzy Katowicami a Gliwicami zostanie przywrócone. PKP PLK podpisały umowę na realizację projektu reaktywującego linię 141. Inwestycja ma polepszyć komunikację zwłaszcza mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza, którzy zyskają alternatywne połączenie kolejowe. Inwestycja ma trwać 5 lat, jednak czy po jej ukończeniu nowe przystanki będą wykorzystane? Karolina Komanda sprawdzała dziś, czy nowe stacje nie podzielą losu czterech katowickich przystanków, na które rok od zamknięcia przebudowy wciąż nie przyjeżdżają pociągi. Prawdziwy renesans rudzkich przystanków kolejowych. Po blisko 30 latach i inwestycji o wartości 350 milionów złotych już w 2029 roku mogą pojawić się tutaj pociągi inne niż te towarowe. PKP PLK planują reaktywację linii 141, która została zamknięta pod koniec ubiegłego wieku. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Linia zostanie wzbogacona o łącznie 7 przystanków, dzięki którym zwiększy się dostęp do kolei, głównie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Po przebudowie 20 km linii kolejowej pociągi będą mogły na niej uzyskiwać prędkość do 120 km na godzinę. Co znacznie skróci czas podróży między Gliwicami a Katowicami. Odnowiona linia ma także ułatwić dostęp do kolei mieszkańcom Rudy Śląskiej, a także Zabrza, a przystanki w rudzkich Bielszowicach, Kochłowicach, Halębie i Wirku mają stać się alternatywą dla linii S1, która jest prowadzona z Gliwic do Częstochowy, między innymi przez Rudę Śląską Hebzię. A to jest główna, najważniejsza linia w siatce połączeń kolei śląskich. Pociągi w godzinach szczytu porannego, popołudniowego są pełne, no i każda alternatywa dla tego połączenia będzie cenna. Pomysł przywrócenia linii 141 łączy się z trwającą już inwestycją drogową w Rudzie Śląskiej. Budowana trasa NS, która ma połączyć drogową trasę średnicową z autostradą A4, znacząco odciąży ruch w mieście. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę odcinka w południowej części miasta, a ten wpłynie na ruch w okolicy nowych przystanków kolejowych. Kolejny odcinek, czyli od ulicy Bielszowickiej aż do węzła na A4, właśnie nad torami kolejowymi, o których mówimy, nad linią 141. I wykonanie tej NS-ki jest też strategiczną sprawą dla całego tutaj regionu, no bo ono bezkolizyjnie przeniesie ruch samochodowy nad tymi torami. Jednak czy ruch kolejowy będzie, to już zależy od przewoźnika. To nie pierwsza tak duża inwestycja kolejowa w regionie. W ubiegłym roku zostały oddane do użytku 4 przystanki kolejowe w Katowicach. Mimo że w listopadzie minie rok od zakończenia prac o wartości 9 milionów złotych, to przystanki wciąż stoją puste. Przystanki są dostępne dla podróżnych. Wyposażone są w wiaty, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne. Przystanki mogłyby być wykorzystywane przez przewoźników, natomiast decyzję o liczbie i miejscu zatrzymań podejmuje przewoźnik. Ten komentować sytuacji jednak nie chce. Realizacja programu Kolej Plus ma trwać 5 lat. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała już umowę na budowę alternatywnego połączenia kolejowego. Wykonawcą została firma Torkol. 127 osób oszukanych na Blika. Policja zakończyła zbieranie dowodów przeciwko dwóm obywatelom Ukrainy w wieku 19 i 20 lat, którzy w zeszłym roku zostali zatrzymani za oszustwa na Blika. Prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia. Podejrzani przebywają obecnie w areszcie tymczasowym. Ofiarami złodziei padały osoby w różnym wieku. Nawiązywano kontakt z osobami, które wystawiały różne rzeczy do sprzedaży na platformach sprzedażowych, a później oszukiwano ich i pozyskiwano kody BLIK, dzięki którym uzyskiwano gotówkę. Mężczyznom przedstawiono 127 zarzutów na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Prawie rok trwało zbieranie materiału dowodowego, który pozwolił złożyć do sądu akt oskarżenia. Spółka Bytomski Sport Polonia Bytom podpisała umowę z wykonawcą na realizację kolejnego etapu budowy obiektu piłkarskiego. W ramach drugiego etapu ma powstać zadaszona trybuna, a budynek klubowy ma zostać dokończony i wyposażony. Paweł Jędrusik. Wykonawca przejął już teren budowy, a prace wkrótce się rozpoczną. Po rozbudowie obiektu zmieści się tutaj 2200 kibiców. Podobnie jak przy realizacji pierwszej części inwestycji, budowa nie przeszkodzi piłkarzom w rozgrywaniu swoich meczów. Podczas prac nad tym drugim etapem też chcemy, aby wszystko odbywało się
w taki sposób, aby piłkarze mogli dalej rozgrywać mecze na swoim domowym boisku i aby szkółka piłkarska dalej mogła działać. Prace nad drugim etapem przy budowie obiektu Polonii Bytom mają potrwać 12 miesięcy. Ich koszt wyniesie prawie 26 milionów złotych. W Katowicach zamknięto kolejny wiadukt. Tym razem utrudnienia pojawią się w okolicach ulicy Przewodników. To piąty, a zarazem przedostatni wiadukt, który zostaje zamknięty w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Utrudnienia nie są tak duże jak w przypadku zamkniętych wiaduktów w centrum Katowic. Karolina Komada. Choć do tego hałasu i widoku mieszkańcy Brynowa są już przyzwyczajeni, to niebawem ten hałas będzie zastąpiony innym. Wiadukt nad ulicą Przewodników zostanie rozebrany. To już piąty zamknięty obiekt w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Mimo że wiadukt znacząco nie wpływa na ruch drogowy, a prac jeszcze szczególnie nie widać, to mieszkańcom już towarzyszą mieszane uczucia. Na razie nic się nie dzieje tak zbytnio, nie? No, ale no tak straszą. No, mam działkę z tamtej strony, też ciężko jest nam to wyobrazić w ogóle, jak mamy tam przechodzić. Samochodami tam dojeżdżać, nie? No trochę to ciężko nam może, że tak powiem, no to patrzeć do przodu. No na razie nic się nie dzieje. 4 lata mówili, że będą wszystkie wiadukty naprawiać, także myślę, że będzie ładniej. Czy ładniej, to zobaczymy. Na pewno ma być praktyczniej. W tym miejscu krzyżują się linie kolejowe numer 139 i 171. Usuniemy filary, co pozwoli na położenie dodatkowego toru pod wiaduktem. Tym samym obecny układ trzytorowy zmieni się na czterotorowy, co zwiększy przepustowość, czyli na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Aby ograniczyć hałas przejeżdżających pociągów, zamontowane zostaną m.in. maty wygłuszające. W listopadzie planowane jest jeszcze rozpoczęcie prac na wiadukcie kolejowym przy ulicy Załęskiej w Katowicach. Na ten moment prowadzone są prace na wiadukcie drogowym przy ulicy Bagiennej oraz wiaduktach kolejowych przy ulicy Granicznej, Kłodnickiej i Mikołowskiej. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. W imieniu Grzegorza Żądły zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.